And now I'm very pleased to have father-son representatives from Poland who gave us a fantastic presentation on the first day of the summit. And I'd like them to come up and just speak a few words about their success story and their experience. Buongiorno. I'm Włodzimierz Bodnar, pediatrician specialist pulmonology. I'm Jarosław Bodnar and I'll be translating this speech from Polish to English. Od 20 lat prowadzę przychodnię lekarską Optima w Przemyślu. For the past 20 years I'm running Optima Clinic as a general practice in Przemyśl in Poland. Podzielę się z Państwem krótko o doświadczenia swoich z leczenia choroby COVID-19 za ostatnich 18 miesięcy. I will share briefly my story of treatment of COVID-19 for past 18 months. W Polsce i wielu krajach świata nie rekomendowanego żadnego leczenia na pierwszym etapie choroby COVID-19. In Poland, in many countries over the world, there is no recommendation for the treatment at the first stage of the disease COVID-19. Pacjent trafiał na izolację, nie miał możliwości leczenia ani badania na pierwszym etapie. There is no treatment or diagnostic. He's been isolated with no chance for effective treatment. Nie rekomendowało się żadnego leczenia na tym etapie, a też w szpitalach nie było żadnego udowodnionego leczenia przeciwwirusowego. Also in the hospitals there was no efficient approved antiviral treatment. Uważaliśmy całkiem inaczej. We think we should do opposite. Dlatego na pierwszym etapie otworzyliśmy bezpośrednią przychodnię dla wszystkich pacjentów. That's why at the beginning of the pandemic we opened our clinic to all the patients. Uważaliśmy, że w tej chorobie we believe that in this disease podstawą jest badanie pacjenta na pierwszym etapie i szybka diagnostyka. The basic is to examine and treat patient at the first stage of the disease. Oraz wdrożenie jak najszybciej leczenia przyczynowego. And introduce the cause treatment, like antiviral treatment at the first stage. Leczenia, które hamuje bezpośrednio replikę wirusa. So the treatment which stops replica of the virus. W marcu 2020 roku in March 2020 poinformowałem Ministerstwo Zdrowia w Polsce I informed Ministry of Health in Poland o potencjale leczniczym amantadyny about potential treatment of amantadine for COVID-19 do terapii skutecznego leczenia choroby COVID-19 zastosowałem chlorowodorek amantadyny. So I informed the Ministry of Health and I use for the treatment of COVID-19 amantadine hydrochloride. Lek tani, poza ochroną patentową. It's a cheap drug with no patent anymore. O udowodnionej skuteczności przeciwwirusowej. It was created as antiviral drug. Doskonale przebadany. It's well tested. Stosowany od 50 lat na rynku. It's been used for past 50 years. O znanych działaniach niepożądanych i przeciwwskazaniach. Because so long on the market, it's, we know all the side effects and where we're not supposed to use it. Stosowanych od przez codziennie przez wiele milionów ludzi. And this drug is being used by millions of people every day. W chorobie Parkinsona z licznymi chorobami współistniejącymi. Like in Parkinson's disease, people have many other diseases and these people are elderly as well. W ostatnich miesiącach mamy coraz liczne dowody. In the couple past months we receive more and more research o skutecznym potencjale amantadyny. The huge potential of amantadine for COVID-19. Mamy liczne publikacje z badań in vitro, in vivo. There are many publications in vitro, in vivo studies about amantadine. Oraz dowody wyleczenia pacjentów. And many reports from patients all over the world. Amantadyna, z wiadomych działań amantadyny. We know many mechanisms of amantadine. Działa zmieniając pH w komórce. It's changed pH in the cell itself. A także blokuje replikę wirusa. It stops replica of the virus. Bezpośrednio się łączy także z białkiem wirusa, pomaga jej w eliminacji toksycznego białka. And also binds with the viral protein, helps to remove the protein from the body. Z innych cech amantadyny działa przeciwbakteryjne, przeciwobrzękowe, przeciwzapalnie częściowo. And we know that there are other mechanisms like anti-inflammatory mechanisms, like digestion mechanism and other which we may not know by today. Na podstawie moich doniesień i z leczenia pacjentów
based on my reports of treatment COVID-19 patients oraz napisany pracy naukowej and our scientific report przez dzięki temu i presji społecznej and thanks to the society of Polish people Ministerstwo Zdrowia w Polsce Ministry of Health in Poland zleciło dwa niezależne badania kliniczne nad skutecznością amantadyny finance two separate ongoing clinical trials for COVID-19 patients to prove this efficiency. Podobne badania trwają także w Europie. There are also many countries doing the same research in Europe. W kilku miastach Europy pod nadzorem instytutów z Kopenhagi. And it's being coordinated by University of Copenhagen. W naszej przychodni przebadaliśmy ponad 4000 pacjentów. In our clinic as a general practice we examined in person over 4000 patients. Opracowaliśmy unikatowy schemat leczenia. And we prepared unique scheme of dosage for amantadine for COVID-19. Oparty na podstawie metabolizmu pacjenta i wieku. It based on the age and metabolism of the sick person. Dostępny na naszej stronie przychodni lekarskiej Optima. And it's available on our website Optima Clinic General Practice in Przemyśl. W czasie terapii można zauważyć niesamowitą dynamikę cofania się zmian zapalnych. During the treatment we can see huge dynamics and recovery in patients take like anti-inflammatory reactions. Z przebadanych ponad 4000 pacjentów. When we look at these 4000 patients, ponad 3400 miało czynne zapalenie płuc o różnym nasileniu. 1400 had an active pneumonia from early to late stage of the disease. Ze statystyk naszej bazy pacjentów we compared global data to our data's clinic. Wynika, że uzyskaliśmy spadek śmiertelności o 90%. And we noticed that in pneumonia stage we reduced the risk of death by 90%. A zespołów covidowych o ponad 95%. And in general we reduced the risk of long covid by 95%. Dlatego też analizowaliśmy badania radiologiczne. But that's why we also wanted to try to understand how it works, like doing radiological images. Bo bardzo wielu pacjentów cofała się tak zwana mleczna szyba w ciągu kilkunastu dni. And we noticed that in lungs, like ground glass opacity was regressed just in a couple of days. Analizowaliśmy dlatego szlaki eliminacji białka wirusowego. That's why we wanted to understand how the protein is being removed from the body. Okazało się, że wszyscy bez wyjątku pacjenci leczeni amantadyną we noticed that all the amantadine patients mieli wysokie poziomy białka bez cech uszkodzenia nerek. Had a temporary really high level of protein in urine without kidney failure at the same time. W leczeniu tej choroby trzeba ująć zawsze dwie składowe. When we treat the COVID-19 disease, we have to remember about two things. Czyli wirus, którego musimy wyhamować replikę jego amantadyną. Like the virus itself, we have to stop the replica of it, like using amantadine. Oraz toksyczne reakcje organizmu na białko wirusa. Like it, and also the second thing is a toxic reaction for the viral protein, which we have to stop as well. W zaawansowanym procesie one są bardzo mocne. And in advanced stage of the inflammatory, these are also quite dangerous. Gdzie wymagają bardzo intensywnego leczenia przeciwzapalnego. And we need to fight these reactions with all available medications like anti-inflammatory drugs, steroids, corticosteroids, antibiotics, and etc., etc. Uważamy, że amantadyna jest jednym z niewielu znanych leków na świecie. We believe there are not many drugs as amantadyne. O taki duży potencjał hamowania wirusa. Such a huge potential of treatment for COVID-19. Gdyby to od nas zależało, if it was up to us, wprowadzilibyśmy amantadynę natychmiast do leczenia. We introduce amantadyne immediately to the treatment uważamy, of COVID-19. Że dzięki amantadynie, we believe thanks to the amantadine, można spokojnie kontrolować tę chorobę. It's much easier to control the disease. Leczyć bez przeszkód. And treat it successfully. W Polsce ponad 100 tysięcy brało amantadynę, z naszej informacji. Based on data we have, over 100,000 patients in Poland use amantadine for COVID-19. W Polsce przywróciliśmy wiarę ludziom. We restored in Poland the faith i wiarę w normalne życie. To back to the normality. Udowodniliśmy to skutecznym leczeniem tej choroby. We proved that with the efficient treatment for COVID-19. Jesteśmy gotowi pojechać na każdą klinikę świata. And we are ready to share our knowledge. Przekazać swoje doświadczenia. And into the world i pokazać, jak się bezpiecznie leczy tę chorobę. And to show how to treat this efficiently. Thank you very much. So I'd like to highlight that this is another example of a dedicated physician allowed to practice medicine, making a huge impact on disease for his patients. We need to let physicians lead and practice medicine.